drodzy internauci, pozdrawiam serdecznie 21 września, w dzień apostoła i ewangelisty Mateusza. To takie święto, o którym mało kto pamięta, ale my, tak jak każdego dnia, chcemy pochylić się nad Bożym Słowem, chcemy wsłuchać się w to, co Pan Bóg na drodze naszego życia ma nam do powiedzenia. Chciałbym przywołać hasło, jedno z haseł dzisiejszego dnia. To słowa z Księgi Dziejów Apostolskich, 14 rozdziału, gdzie w 27 wersecie takie znajdziemy słowa. Gdy Paweł i Barnaba tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. Ciekawa historia z tym tekstem. To chyba ostatni, a może i przedostatni werset opisujący pierwszą podróż misyjną apostoła Pawła. Końcówka tej podróży to była niesamowita wędrówka. Mamy jesień, taka pogoda dosyć sprzyjająca wędrówkom. Natomiast to, co czynił Paweł w tamtym czasie wraz z Barnabą, to nie było takie wędrowanie po górach czy dolinach, ale można rzec ciężka praca ewangelisty. To była wędrówka po regionach, moglibyśmy dziś powiedzieć, zupełnie turystycznych, bo to Turcja. Tam przybyli i wędrowali z miasta do miasta. Głosili Ewangelię, głosili Jezusa Chrystusa. Ludzie przychodzili do nich, słuchali, zaciekawieni, powstawały kościoły. Naprawdę, jeżeli czytamy wcześniejsze wersety, wcześniejsze rozdziały Dziejów Apostolskich, wiele się tam działo. Ale to też nie była jakby taka podróż pełna sukcesów. Była to także podróż ciężkich wyrzeczeń, podróż cierpień, podróż, którym o mało co z życiem udało się ujść. Takie to było wędrowanie i głoszenie Ewangelii. I już prawie na samym końcu, gdy było jasne, że będą opuszczać terytorium Turcji dzisiejszej, Azji Mniejszej i będą wracać do Antiochii, Paweł tam w jednym z zborów powiedział takie piękne zdanie. Przybyli do jednego z kościołów i opowiedzieli, jak było. Opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi. Piękne słowa. Bóg dokonał wielkich rzeczy z nimi. Złożyli jakby swoje świadectwo, świadectwo swojej wiary, która realizowała się w praktyce. My, gdy dziś żyjemy na naszym świecie pełnym niepokoju, świecie, który przynosi różnego rodzaju wyzwania, czasami widzimy, że różnych przejawów zła, nieszczęścia, braku sukcesów znajdziemy mnóstwo. Ale gdyby apostoł Paweł robił takie podsumowanie z tej pierwszej podróży misyjnej, również mógłby złożyć taką długą listę nieudanych przedsięwzięć, cierpienia, odrzucenia. Ale gdy przyszedł i opowiadał tym, wśród których był, to mówił o tym, jakich wielkich rzeczy dokonał z nimi Bóg. Myślę, że to jest bardzo ważne świadectwo, abyśmy również tak próbowali się uczyć, że to, co wokół nas się dzieje, że ten świat, na którym my żyjemy, daje naprawdę wiele powodów do tego, by twierdzić za Pawłem, że wielkich rzeczy Pan Bóg i z nami dokonuje. Dokonał naprawdę wielkie rzeczy dla nas. I dziś, żyjąc i składając świadectwo o naszej wierze, dzieją się również wielkie rzeczy. I tego przeświadczenia, poczucia, że Bóg działa, że Bóg jest, obdarza nas siłą, mocą, nadzieją, wszystkim życzę. W dzień świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Zostańcie z Bogiem.